Panie profesorze, czyli to rewolucyjny dzień. Gdzie będzie zastosowany komputer? W jakiej technologii? To znaczy Akademickie Centrum Komputerowe Cyfrony AGH służy wszystkim uczelniom Krakowa, Małopolski i całej Polski, instytutom badawczym także, Instytutom Polskiej Akademii Nauk. Jego przeznaczenie jest dla potrzeb polskiej nauki, czyli w ramach grantów czy innych badań naukowych naukowcy mają potrzeby albo przetwarzania wyników badań empirycznych, albo projektowania nowych materiałów. Wiele w tej chwili eksperymentów, także fizycznych czy chemicznych, przeprowadza się w komputerze. Mamy odpowiednie modele molekuł, związków chemicznych, łańcuchów DNA i one tutaj są badane, tutaj są symulowane. Także potem w realnej rzeczywistości tylko potwierdzamy to, czego dociekliśmy własnym rozumem wspieranym wielką maszyną obliczeniową. Otwiera Polski jakieś możliwości na świat? To znaczy na pewno jest tak, że gdyby te obliczenia były prowadzone na zwykłym komputerze, one trwałyby wiele lat. To po prostu nie ma sensu. Dlatego superkomputer pozwala, że te obliczenia są wykonywane w kilka dni. Natomiast tutaj wiemy, że każdy dzień ma swoje znaczenie, bo zaprojektowanie jakiegoś związku chemicznego i po sprawdzeniu wyników okazuje się, że trzeba dokonać jakiejś zmiany i liczyć jeszcze raz. Więc wykonanie kilkudziesięciu takich pętli, no wtedy już jest kilka dni razy kilkanaście czy kilkadziesiąt. Dlatego każde skrócenie dwu-, cztero- czy dziesięciokrotne ma ogromne znaczenie. Tym bardziej wiemy, że wiele zespołów badawczych na świecie pracuje nad tym samym. I być może mielibyśmy Nagrodę Nobla, ale spóźniliśmy się. Więc tutaj jakby skracamy ten dystans. To w informatyce się nazywa speed up, czyli jakby skrócenie, przyspieszenie, akceleracja obliczeń powodująca, że wynik mamy szybciej. Czyli czeka nas kilka Nagród Nobla. Mamy nadzieję, mamy nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.